Unia Tarnowa, więc gospodarze z numerem 9, Kapitan. A oni, no, niezbyt dobrze spisali się w tamtym meczu. Mieli pretensje o to, że zbyt dużo wody zostało wylane na tor w Częstochowie. No ale jak mówi trener Żyto, zawodnicy nie są od tego, aby narzekać, tylko od tego, aby jechać. To jest szansa na rehabilitację, tym bardziej, że za tydzień jadą mecz u siebie z Atlasem Wrocław. Kolejna... No, nie, za kilka dni. Bo za kilka dni, przepraszam. Tak, tak, ale to tak zawsze. I kolejna bardzo trudna przeprawa, więc jeżeli tutaj się mecz nie wygra, jeżeli tutaj się nie zdobędzie punktów, to równie ciężko będzie w Częstochowie i równo nerwowo, ale Lech Małagowski mówi, że atmosfera jest dobra, że sobie usiedli, wyjaśnili wszystko. No i przede wszystkim po tych dobrych występach częstochowian w Szwecji i w Anglii w tygodniu, w ciągu tych kilku dni, bo przypomnijmy, to jest długi weekend, już żużlowcy nie mają przerwy, tak jak niektórzy z Państwa, tylko jadą mecz za meczem. No nie, ta atmosfera, tak, ta atmosfera podobno się poprawiła, ale z drugiej strony Tomasz Golow mówi, ja tutaj nie widzę szans, częstochowian, my ten mecz wygramy. Jedziemy według drugiego zestawu meczowego. Zobaczmy na zawodników, którzy pojadą w wyścigu młodzieżowym. Pierwszym, otwierającym spotkanie Unia Tarnów, Złomrek z Włóknia Szczęstochowa. W kasku czerwonym Kamil Żliński, w kasku niebieskim Daniel Iwanow, w kasku żółtym Mateusz Szczepaniak i w kasku białym Luis Bliszger, który debiutuje w tym sezonie w barwach Włókniarza. W zeszłym sezonie 4,17 średnia w Anglii, 18 lat, podobno wielki talent. No i podobno zastąpił Kenneta, to dlatego, że Kennet jest zmęczony. Bridger ponoć stylem jazdy przypomina Marka Lorama. Udanie zaprezentował się podczas indywidualnych mistrzostw Wielkiej Brytanii. Miał dwa wykluczenia, ale trzy wyścigi wygrał. W kasku żółtym Szczepaniak, w kasku białym Bridger, w kasku czerwonym Zieliński, w kasku niebieskim Iwanow. Taśma w górze, Szczepaniak i Bridger, dobre wyjście spod taśmy Częstochowian, ale Daniel Iwanow szeroko napędza swój motocykl, walczy ze Szczepaniakiem. Iwanow jest na miejscu drugim, a na prowadzeniu Mateusz Szczepaniak. Bridger jest na miejscu czwartym, co oznacza, że jeśli tak mieliby minąć linię mety za trzy okrążenia, wówczas mielibyśmy remis 3-3. Na prowadzeniu Szczepaniak, na drugim miejscu Daniel Iwanow, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał żadnego wyścigu w naszej Ekstralidze. Szczepaniak bardzo ładnie panuje nad sytuacją, ale nie oszukujmy się, jest to moim zdaniem zawodnik najbardziej doświadczony z grona tej czwórki. Kiedyś, parę miesięcy temu, miał tutaj w Tarnowie dramatyczny wypadek, ale jak samo mówi, po tym wypadku nie ma już śladu w jego psychice. Teraz na prowadzeniu uniesione przednie koło, ale nie rezygnuje Daniel Iwanow. Rosjanin cały czas blisko młodego zawodnika z Częstochowy. Zbliżył się teraz i wszedł praktycznie na tylne koło Rosjanin Szczepaniakowi. Jeszcze raz Iwanow próbuje zaatakować po szerokiej. Nie, nie będzie to udana akcja. I Szczepaniak przyjeżdża na pierwszym miejscu. 3-3. Tak, na drugim miejscu mamy Iwanowa. Tomasz Golow przed tym meczem powiedział mi, to jest fajny chłopak, on potrafi trzymać gaz, nie boi się jechać. Obiecał mu, że przed kolejnym meczem podstawi mu swój motocykl, aby na niego usiadł, aby przejechał kilka kółek, aby przede wszystkim poczuł się na tej maszynie, bo być może będzie taka potrzeba, że Tomasz Golow podstawi mu motocykl w trakcie meczu, aby na tym motocyklu jechał lepiej. Iwanow za punkty, Kamil Zieliński 1, Bridger bez punktu. No i Bridger tak sobie spisał się w tym pierwszym wyścigu, przypomnijmy, to jest jego debiut w meczach Eastbourne, bo jeździ w barwach Eastbourne, spisuje się całkiem przyzwoicie. W spotkaniu ze Swindon zdobył 8 punktów plus 1 przed tym spotkaniem. No i być może taka decyzja, aby go powołać na ten mecz. Zaspał na starcie. Ale tutaj był jeszcze dobrze, bo miał pozycję gwarantującą przywiezienie mu jednego punktu. Ja myślę jednak, Marcin, że tutaj wyszło jednak nieobycie i no kto wie, no presja w drużynie częstochowskiej jest naprawdę duża dzisiaj na to spotkanie. Nie zna tego toru i odsunął się tak na środek łuku, a to jest miejsce, gdzie raczej nikt nie jedzie. Albo się jedzie przy krawężniku, albo się jedzie bardziej na zewnątrz, no i stąd być może ta pomyłka młodego Anglika, pierwszy wyścig, ale już mieliśmy całkiem niezłe ściganie, było wszystko w kontakcie, oprócz właśnie Bridgera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wyścigu drugim. Lee Richardson, Tomasz Golow, Antonio Lindbeck i Marcin Rempała. Rempała w tygodniu zdobył dwa punkty w lidze angielskiej, niezbyt zaimponował może tym występem, no ale nie mają wyjścia gospodarze przy braku Ljunga, muszą kombinować właśnie Rempała, Jacek Rempała, który wypadł ze składu, był na liście Hop Benz Sportowych Faktów, on i Lee Richardson na Benz, ci, którzy najbardziej zawiedli w poprzedniej kolejce. Zobaczmy, jak ustawieni będą zawodnicy do wyścigu drugiego. I jeszcze czekamy na parę gości. Podjeżdżali Richardson. No, wyścig z udziałem trzech zawodników GP, Richardson, Tomasz Golow, Antonio Lindbeck.
od krawężnika w wyścigu drugim, w kasku czerwonym Tomasz Golo, obok niego w kasku żółtym Lee Richardson, obok Anglika ustawił swój motocykl już w kasku niebieskim Marcin Rempała i urodzony w Brazylii reprezentant Szwecji Antonio Lindbäck, najbliżej bandy w kasku koloru białego. Bardzo ciekawy wyścig, wielkie nazwiska. No i teraz tak, czy Tomasz Golo pokaże, że jest jednak panem i królem toru w Mościcach? Dla Częstochowy najważniejsze jest to, jak zaprezentuje się Lindbäck i Richardson, który tak zawiódł. No, a Tomasz Golo na pierwszy polu startowy. Popatrzmy. To Ninio Lindbäck i Lee Richardson. Bardzo dobry start Częstochowian, ale to Golo jest na prowadzeniu także Rempała. Jest bardzo ciasno. Lindbäck atakuje Golowa. Marcin Rempała jest drugi, a więc ciasno, ale 5 do jednego dla gospodarzy. To Ninio Lindbäck strzela się między Rempałę i Golowa i przechodzi Brazylijczyk. W barwach Szwecji juniora, nie, to już oczywiście nie jest juniora, młody zawodnik Tarnowskiej Unii, Rempała spada na miejsce trzecie, teraz atakowany przez Lee Richardsona, szaleńcza akcja Anglika na prowadzeniu, Tomasz Golo obejrzał się przez lewe ramię, Marcin Rempała, gdzie jest rywal, Lee Richardson teraz szerzej, ale powiększył się dystans dzielący dwóch zawodników między trzecim a czwartym miejscem. Tomasz Golo niezagrożony. Jakieś 10, może 8 metrów za nim mamy Antonio Lindbäcka na miejscu trzecim. Marcin Rempała na czwartym. Lee Richardson. Za moment ostatni wiraż i wszystko wskazuje na to, że w drugim wyścigu będziemy mieli zwycięstwo. A jest remis! Zdefektował motocykl Marcinowi Rempale na ostatnich metrach. 3 punkty dla Tomasza Golowa, 2 dla Tonio Lindbäcka, 1 dla Lee Richardsona. Już wpisywaliśmy 4-2, a jest 3-3 i w całym meczu 6-6. Tak, wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim łuku. Tomasz Golow, to co pokazał nam przez pierwsze 2 okrążenia, to był kolejny majstersztyk jazdy parą. Fantastycznie ciągnął do przodu Marcina Rempałę. Najpierw rozprowadził zawodników gości w pierwszym łuku. Zerknął tylko, gdzie jest Rempała. Ten, widzimy, wściekły, rzucił rękawicami na swoją ławeczkę, ale trzeba też przyznać, że był taki moment w tym wyścigu, kiedy Tomasz Golo oglądał się, gdzie jest Rempała, pilnował, robił co mógł, hamował Lindbäcka, blokował go przy bandzie, blokował go, kiedy chciał wejść między Rempałę a właśnie bydgoszczanina jeżdżącego w barwach Tarnowian. 3 punkty Golo, 2 Lindbäck, Lee Richardson 1, Rempała defekt na ostatnim łuku. No i od razu jest akcja w parku maszyn przy motocyklu Rempały. Ale podkreślmy to jeszcze raz. Popatrzmy na start i na to, co zrobił Tomasz Golo. Kapitalnie z pierwszego pola. Równie dobrze w kasku żółtym Richardson, wypchnięty teraz przez Golowa. Golo poszerza wyjście długo, aby zablokować Lindbäcka i robi miejsce przy krawężniku. To z pewnością było omówione jeszcze przed tym biegiem. Teraz zerknął na Rempałę i momentalnie się do niego przyklei. Zwolni gaz i będzie blokował. Teraz pokazuje ręką Rempałę, aby ten przykleił się do krawężnika, a sam pilnuje zewnętrznej. Kapitalna dwójkowa jazda Tarnowian. Marcin powinien był przyjechać przez to pierwsze okrążenie zdecydowanie bliżej krawężnika, a widzą Państwo, jak wyginał się Toninio Lindbäck. To jest ta akcja, to jest jeszcze Richardson. To już jest akcja z defektem. Richardson omal nie odbił się od bandy, omal nie wylądował na bandzie, a defektuje motocykl Rempałę na ostatniej prostej. To jest najgorsze, co może spotkać się żużlowca, dojeżdża do mety na zdefektowanym motocyklu. A niewiele brakowało, a Richardson, który pokazuje tutaj taki pierwszy malutki lwi pazurek, walczył do końca. No i to nam zwiastuje emocje w kolejnych wyścigach. W kolejnych wyścigach oglądać będziemy równie utytułowanych zawodników. Oto Janusz Kołodziej, Jacek Golow kontra Sebastian Ułamek i Sławomir Drabik. Cała czwórka jest już blisko taśmy maszyny startowej. Zobaczmy, jak są ustawieni. Od krawężnika we wyścigu drugim Sebastian Ułamek w kasku żółtym, w kasku czerwonym Janusz Kołodziej, w kasku białym Sławomir Drabik i w kasku niebieskim przy bandzie Jacek Golo. Spotkałem się przed tym spotkaniem z Sebastianem Ułamkiem w jego busie. Jeszcze nagrzewał sobie tą rękę, tą złamaną kość. Już jeździ bez ochraniacza, bez bandaża, bez jakiejkolwiek ochrony. Twierdzi, że ta ręka tutaj na tym twardym torze wytrzyma. Miał problemy w meczu z Toruniem. Przyznał, że nie był w stanie jechać w biegach nominowanych. Odmówił trenerowi Żyto, bo ta ręka jeszcze pucha. Ale potem dobry występ, średni bym powiedział, występ w Anglii i dobry występ w Szwecji. No i teraz znowu jedzie ze Sławomirem Drabikiem w parze, a Janusz Kołodziej z Jackiem Golowem. Ułamek w żółtym, Kołodziej w czerwonym, Golow niebieskim, biały Drabik. Ułamek, bardzo dobry start. I Drabik również.
Jacek Golob jest na prowadzeniu. Ależ to się wszystko przetasowało. Jacek Golob na drugim miejscu, Janusz Kołodziej. Na trzecim mamy Drabika, na czwartym Sebastiana Ułanka. Metamorfoza niesamowita Jacka Goloba. Jest na prowadzeniu, na drugim miejscu Janusz Kołodziej i w tym trzecim wyścigu po dwóch remisach na początku Tarnowianie jadą po podwójne. Pierwsze w tym meczu zwycięstwo. Wyścig obejrzał się Jacek, gdzie jest Janusz. Jest Janusz Kołodziej blisko, bardzo blisko niego. Teraz Sławomir Drabik próbuje szerzej minąć Janusza Kołodzieja, ale nie jest mu to dane. Zupełnie nie liczy się Sebastian Ułanek. Chyba nie do końca przystosował swój motocykl na ten trudny dziś tor. Tarnowie już się kurzy, brakuje mu troszeczkę wilgotności. Przypuszczam, że za moment sędzia nakaże polanie tego toru, a Tarnowianie wygrywają wyścig trzeci pokojnie. 5-1, 3 punkty dla Jacka Goloba, 2 dla Janusza Kołodzieja. Jeden punkt przywozi Sławomir Drabik bez punktu, co jest chyba, Marcin, największą niespodzianką tego wyścigu, Sebastian Ułanek. Tak, poszedł na starcie na łokcie z Januszem Kołodziejem, weszli równo spod taśm, nawet Janusz Kołodziej troszeczkę lepiej, co zobaczymy w powtórce. To jest też pewnym zaskoczeniem, bo on ciągle ma problemy z tym wyjściem spod taśmy. Cały czas ćwiczy refleksy. 3, Jacek Golob 2, Janusz Kołodziej, Sławomir Drabik 1, Ułanek 0. No i to jest z pewnością niespodzianka, bo tak jak powiedziałem, dobry występ w Szwecji, wrócił z dobrym nastawieniem, z dobrym humorem. Popatrzmy jeszcze raz, lekko uniesiono koło Janusza Kołodzieja, szeroko wystrzelił spod taśmy Jacek Golob, który tutaj zamyka wszystkich przy krawężniku, a wcześniej Kołodziej przyblokował Ułanka, potem ten miał duże problemy, aby nie wpakować się w tylnie koło Kołodzieja, wyszedł aż za Drabika, a Drabik robił co mógł, ale tak jak powiedział przed tym meczem, jest strasznie twardo i jeżeli przegra się start, będzie trudno kogoś wyprzedzić po zewnętrznej. Tomasz Golob twierdził co innego, uważa, że ten tor jest równy na całej szerokości i można zarówno przy krawężniku, jak i po zewnętrznej atakować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych wyścigach. Jeszcze raz akcja Kołodzieja, zamknięty przy krawężniku Sebastian Ułanek. Tutaj troszeczkę sobie nie radził, być może jeszcze ta ręka w tym momencie zabolała, a Janusz Kołodziej, brawa dla niego, bo przypilnował tego, aby spokojnie Jacek sobie dojechał z przodu, tak jak robił to w poprzednim meczu Tomasz Golob. Tak. Byłem zaskoczony, że zmieniono tą parę Tomasz-Jacek, bo ona przywoziła podwójne zwycięstwa w meczu z Bydgoszczanami, no ale być może tak też jest dobrze. No nie po to trenowali tutaj w ostatnich dniach dość intensywnie zawodnicy Tarnowskiej Unii. Nie wszyscy przecież jeżdżą w ligach zagranicznych. Wspominałeś, Marcin Repała, 2 punkty w Ipswich, ale tak, trzeba powiedzieć, 2 punkty aż w 7 wyścigach. To jest bardzo słaby występ. Zresztą w ogóle Ipswich nie wiedzie się w tym sezonie w rozgrywkach Elite League. Przegrana wysoka, 29 na wyjeździe do 63 z Wolverhampton. No a my wracamy do Tarnowa. Wyścig czwarty. W wyścigu czwartym pojadą Rune Holta w kasku czerwonym, Greg Hancock w kasku żółtym, Kamil Zieliński w kasku niebieskim i Mateusz Szczepaniak w kasku koloru białego. No jeżeli Szczepaniak pojedzie tak jak w biegu młodzieżowym, to biorąc pod uwagę, że jedzie z Hancockiem, możemy tu się spodziewać dobrego wyjścia spod taśmy, ale jest Rune Holta. Kompletnie zawiódł podczas Grand Prix w Lonigo, zupełnie mu nie szło, dwukrotnie wykluczony, ale kibiców tarnowskich nie zawiódł, bo chociaż w meczu z Rzeszowem w ostatnim wyścigu dał się wprawdzie wyminąć atakującemu bardzo ostro Pedersenowi i ostatecznie gospodarze wygrali, to jednak po tak słabym występie w Lonigo drżeli o jego postawę kibice z Tarnowa, a ten zaliczył całkiem przyzwoity mecz na torze w Rzeszowie. Tym bardziej, że machano mu takimi dolarami z jego twarzą na zasadzie, no odszedłeś od nas, takie wiesz, jak w Barcelonie kiedyś machali na Figo. Złośliwie. Greg Hancock w międzyczasie we wtorek 12 punktów dla Rossby Gardner, 12 punktów dla Betlanty Rune Holta. Ach, został na starcie Kamil Zieliński i osamotniony Rune Holta musi walczyć z częstochowianami. Zobaczmy, na prowadzeniu Greg Hancock. Szczepaniak jest na miejscu trzecim. Między tą dwójką mamy Norwega z polskim paszportem, a więc wybuchniarze nie chcą tracić dystansu punktowego. Teraz to zespół gości jedzie po biegowe zwycięstwo. Jeszcze próbuje Szczepaniak objechać Rune Holta, ale ostatecznie odbija się troszeczkę i wraca na swoje miejsce w szeregu. Jest trzeci, a więc wyścig cały czas układa się na 4 do 2 na prowadzeniu Greg Hancock. Zanim jedzie Rune Holta, na trzecim miejscu mamy Szczepaniaka, na czwartym Kamila Zielińskiego.
No i wygląda na to, że w tym wyścigu wszystko się poukładało. Spokojnie prowadzi ten bieg Greg Henko. Narzekali troszeczkę na niego włodarze z Częstochowy, dlatego że stwierdzili, że nie ma prawdziwego lidera, który by podszedł w parkingu w Mediu Toruniu i powiedział: panowie, zakładamy taką zębatkę, jedziemy wszyscy na jednym przełożeniu, tak jak zrobił to Ryan Sullivan, który pomógł bardzo swoim kolegom, jak rozszyfrował tory w Toruniu. Teraz Greg Henko rozpoczyna ten mecz od trójki. Szczepaniak jest trzeci. A to oznacza, że w tym wyścigu mamy 4-2 i zwycięstwo Włókniarza i zmniejszamy prowadzenie Tarnowia. W całym meczu 13-11. Liński bez punktu, Szczepaniak 1, Greg Henkok 3. Greg Henkok zwycięzcą, Holta 2, Szczepaniak 1, Zieliński 0. Bardzo ładnie punktuje dzisiaj Szczepaniak, bo popatrzmy jeszcze na start. Zupełnie został Zieliński, zagapił się kompletnie, nie wiedział, na który zamek patrzy, czy w prawo, czy w lewo. No i tutaj Szczepaniak, gdyby nie wypchnięty Henkok. On tutaj chciał pójść właśnie drogą Henkoka, ale został zablokowany i potem omal nie stracił pozycji na rzecz Zielińskiego. Tutaj mocnie odkręcona manetka. To jest to, o czym mówił mi znowu siedzący w parkingu Krzysiu Cegielski. To jest tor, na którym są praktycznie dwa manewry, jeżeli chodzi o wyprzedzanie. Albo wejść ciasno w łuk i wykontrować motocykl na wirażu i zejść do krawężnika, albo wejść szeroko i dopiero przy wyjściu z łuku atakować pod łokieć swojego rywala. Popatrzmy jeszcze raz, zakłada się Greg Henkok na Runę Holte. Tutaj jeszcze Holta miał szansę, wydawało się, że... Ponieważ jest drużyną, która zakontraktowała największą liczbę obcokrajowców. Tak, ławka jest długa i powinna być taka zasada jak w meczach piłkarskich. Kto zawali mecz, ten ląduje na ławie, tak jak wylądował Lindbeck. W kolejnym meczu myślę, że czas, jeżeli się nie poprawi, na Richardsona i czas, aby kto inny dostał szansę, bo Drabik moim zdaniem może nie zdobywa wielkiej ilości punktów, ale nie zawodzi. Jedzie na wyjeździe, to jest tor, bierzmy pod uwagę, zupełnie inny niż Częstochowie, nie tak kopny, ale równy i przede wszystkim jak stół i twardy jak beton, jak mówią żużlowcy. No ale do każdych warunków trzeba się przystosować i jak na razie najbardziej zawodzi moim zdaniem Lee Richardson. 23-19, jesteśmy na półmetku przed taśmą maszyny startowej, brakuje jeszcze tylko Lee Richardsona, wszystko ze sprzęgłem w porządku. Jest już 27-letni Anglik pod taśmą maszyny startowej. Wyścig ósmy w kasku białym, Antonio Lindbeck w kasku czerwonym, Rune Holta w kasku żółtym, Lee Richardson i w kasku niebieskim Daniel Iwanow. To jest ciekawy zawodnik. Ja miałem przyjemność odwieźć go do Warszawy. No, przez prom to była bardzo długa podróż z Tarnowa do Warszawy, między innymi właśnie przez prom. Niewiele opowiadał mówił nam długo, wiesz, o tym, jak wygląda Speedway w Rosji, jak to się przekłada na Ligę Polską. Był w drodze do Słowenii, gdzie jego drużyna Mega Łada Topliati jeździła sparingi, spisywał się tam całkiem dobrze. No ale jest to zawodnik, który ma już 21 lat, także to nie jest diament do szlifowania, bo on już powinien myśleć o tym, że za rok będzie już seniorem. Tak, ale on bardzo dobrze jechał w sparingach i tak jak mówi Tomasz Golob, on naprawdę potrafi jechać, ma zadatki na dobrze jadącego technicznie zawodnika. No i przede wszystkim to, co już powiedziałem, on potrafi trzymać gaz, nie boi się, ale musi mieć sprzęt. Rune Holta i Daniel Iwanow kontra Antonio Lindbeck i Lee Richardson. Taśma w górze. Częstochowianie, dobry start. Nie, najlepszy spod taśmy Rune Holta. Iwanow walczy o miejsce trzecie, ale ma ciężkie zadanie, bo Antonio Lindbeck i Lee Richardson ustawili się bardzo blisko siebie i Iwanow nie mógł nic wskórać. Holta na prowadzeniu, a więc po tym pierwszym ogłoszeniu wyścig układa się na remis po raz kolejny na 3-3. Holta na prowadzeniu, drugi jedzie Antonio Lindbeck, trzeci Lee Richardson, czwarty Daniel Iwanow. Za moment będziemy na półmetku wyścigu ósmego. Holta, Richardson, Lindbeck, Lee Richardson i na miejscu czwartym Daniel Iwanow. No i dużo odległości między zawodnikami, bardzo w tym biegu wszystko ułożyło się klarownie. Rune Holta ma naprawdę świetny sprzęt, mimo że ten tor był mocno zroszony przed tym wyścigiem. Jednak widać, że to jego przełożenie i odpowiednia zębatka no, trafiły idealnie. Nieco słabiej znów poradził sobie tym wszystkim Iwanow. Nie wiem, czy Tomasz Golob da mu dzisiaj swój motocykl, czy będzie to testowane dopiero na treningach. W każdym razie Rune Holta, 3 punkty. 2 punkty piszemy Lindbeckowi, znów ma dwójkę na koncie. Trzeci Lee Richardson niezbyt bardzo powiększa swój dorobek, no ale przywozi punkt, który daje remis. No i czwarty jest Iwanow,
Lech Małagowski, wiesz co powiedział przed tym meczem? Jeżeli po 5 wyścigach nie będziemy dostawać lania, batów, to jestem o ten wynik nieco spokojniejszy. A 4 punkty po 8 wyścigach to nie jest absolutnie wynik, który przeszedł. Obawiał się początku. Tak, przeważyć miałby szale na jedną czy drugą stronę. Spójrzmy raz jeszcze. Bardzo dobrze wyszli spod taśmy częstochowianie, ale o wszystkim decyduje bardzo dobrze przygotowany do tego spotkania motocykl. Silnik Rune Holte, który już na pierwszym wirażu jest na prowadzeniu. Jeszcze był blisko Daniel Iwanow, ale tu był ten moment, gdzie kompletnie nie miał miejsca na to, aby powalczyć. Kto wie teraz, jeszcze tutaj. Ale zobacz, szerzej. Jak sprytnie zachowa się Richardson. Pojedzie środkiem toru, a teraz wyłamie motocykl tak, aby ściągnąć. Startuje w parze z Ułamkiem jako ten drugi, nieprowadzący parę, a więc dziś dostał szansę pojechania z numerem pierwszym. No i jak na razie ta jedynka chyba mu troszeczkę ciąży. Wracamy na tor po 8 wyścigach. 4 punkty cały czas, tylko 4 punkty przewagi Tarnowian nad zespołem Częstochowy. A no, przed nami wyścig 9. Tomasz Golob kontra Sebastian Ułamek. I co ciekawe, mieliśmy takie 3 pary w lidze szwedzkiej, gdzie Greg Hancock jechał do spółki w drużynie z Januszem Kołodziejem. Rune Holte jechał do spółki z kimś z drużyny właśnie gospodarzy. Rune Holte jeździł w Wetlandzie, tak jak Richardson. Tak, tak jak Richardson. No i mieliśmy jeszcze jedną parę, o której powiemy za moment, bo oto wyścig 9. Rępała w niebieskim, Drabik w białym, Tomasz Golob w kasku czerwonym i Sebastian Ułamek w kasku koloru żółtego. Za moment taśma zostanie zwolniona przez Ryszarda Bryłę i rozpocznie się 9. odsłona tego widowiska. Taśma w górze, Ułamek, bardzo dobry start. To będzie szybszy, zamknięty Tomasz Golob. Częstochowianie mają szansę objąć prowadzenie. Są na dwóch pierwszych miejscach. Ułamek na drugim miejscu, Drabik, ale szeroko próbuje pojechać Tomasz Golob. Wiedzą bardzo dobrze o tym częstochowianie, zasypany Tomasz Golob. Teraz stracił dosyć sporo na tej prostej i wyścig układa się na 5-1 dla Częstochowian. Gdyby tak przyjechali na metę, wówczas w całym meczu będziemy mieli remis 27-27, a to tylko spowoduje jeszcze większe emocje. Drabik drugi prowadzi zdecydowanie, pewnie Sebastian Ułamek, który początek tego spotkania miał dość niemrawy. Widać, że musiał dogadać się ze swoim motocyklem. Golob próbuje za wszelką cenę przejść Drabika raz wyżej, raz szerzej, teraz ponownie do krawężnika i jest bliski minięcia Sławka Drabika. Tak się stało, ale Sławek Drabik nie będzie rezygnował. Teraz Golowa wyniosło pod bandę. Piękna walka między tymi zawodnikami do końca. Na czwartej pozycji, daleko za tymi trzema zawodnikami, Marcin Rępała. Kto będzie drugi, bo miejsce pierwsze zarezerwowane dla Sebastiana Ułamka. Włókniarz 4, Unia Tarnów 2. 3 punkty dla Sebastiana Ułamka, 2 dla Tomasza Goloba, 1 dla Drabika bez punktu Marcin Rępała i w całym meczu 28-26, a więc częstochowianie. Stan się atakować przy krawężniku i po zewnętrznej, a to oznacza, że tak mogą też próbować wszyscy. Jeszcze raz moment startu i wzięty za chwilę w kleszcze Tomasz Golob chyba nie spodziewał się tego, jak wystartuje Sławek Drabik. Popatrzmy jeszcze raz, zupełnie przespany start znów przez Marcina Rępałę. Tutaj zamknięty przez Ułamka Tomasz Golob. Notabene razem podróżowali, znaczy razem. Ułamek leciał z Anglii do Szwecji, a Tomasz Golob zabrał się z bratem. Jaskółek. 28-26. Trafiło nam się dziś widowisko w Tarnowie. Wyścig 10 przed nami. Mateusz Szczepaniak, Greg Hancock kontra Janusz Kołodziej i Jacek Golob. Jacek Golob jest jedynym jak na razie zawodnikiem, który wygrał wszystkie swoje wyścigi. No,
No to czeka nas ciekawa konfrontacja. Zobaczymy, jak spisze się w pojedynku z Herbie Hancockiem. Hancock dziś pokazał, że też jest szybki, ale dżentelmeńsko, tak jak podkreślił w wywiadzie, widział, że Tomasz Golob, jak francuski TGV, leci za plecami, zostawił mu miejsce. Zobaczymy, czy równie szybki będzie jego brat Jacek. No i zobaczymy, co pokaże Janusz Kołodziej. Wyścig 10 od krawężnika. Janusz Kołodziej w kasku czerwonym. Mateusz Szczepaniak w kasku białym. Jacek Golob w kasku niebieskim. I Greg Hancock najbliżej bandy w kasku koloru żółtego. Ta para gospodarzy do tej pory wygrała bieg 5-1 i wygrała bieg 4-2. Nie zanotowała jeszcze remisu, a więc tutaj miejscowe kibice liczą na to, że szybko odrobią stratę, która przytrafiła się w biegu z udziałem Tomasza Goloba. Greg Hancock jak na razie w dwóch wyścigach, trójka i dwójka, czyli w sumie 5 punktów. Jeszcze trwa podprowadzanie. Zobaczmy, już są wszyscy na kresce. Szczepaniak i Hancock kontra Kołodziej i Golob. Bardzo dobry start Amerykanina. Greg Hancock jest pierwszy, ale świetnie pojechał także Szczepaniak, który jest na miejscu drugim. Jacek Golob jest trzeci i to zespół medalików, jak mówi się sympatycznie o Częstochowianach, jest na podwójnym prowadzeniu. Metamorfoza zupełnie inaczej niż kilka dni temu, kiedy jeździli w Częstochowie u siebie, kiedy to wyraźnie przegrali drugą część spotkania z Unibaxem. Teraz po troszeczkę gorszym początku to zespół z Częstochowy zaczyna rządzić. Obejrzał się Greg Hancock. Gdzie jest jego młodszy zawodnik? A Szczepaniak, proszę bardzo, podkreślałeś to, Marcin, że jedzie w tym meczu bardzo dobrze. Wygrał wyścig juniorski, potem był dwa razy na miejscu trzecim. Teraz będzie szansa na to, aby młody 20-letni Mateusz Szczepaniak przywiózł 2 punkty. Wszystko się na to zanosi, bo oto cały czas na prowadzeniu mamy Grega Hancocka. Za jego plecami równie Mateusz Szczepaniak. Trzeci jest Jacek Golob. Daleko, daleko za tą trójką mamy Janusza Kołodzieja, któremu wyraźnie ten wyścig nie wyszedł. Wyraźnie motocykl nie idzie tak, jakby chciał Janusz Kołodziej. No dojeżdża tutaj zupełnie na wyłączonym gazie. Porażka 1-5 gospodarzy i robi nam się naprawdę, naprawdę ciekawie, bo tak jak w meczu przed własną publicznością Częstochowianie, tak jak podkreślałeś to podczas biegu, nagle przestali jechać, tak teraz, gdyby nie walka Tomasza Goloba, wygraliby 2 biegi po 5-1. I ta historia z poprzedniego meczu przed własną publicznością by się powtórzyła, tylko że w odwrotną stronę. Wygląda na to, że czasami jednak tor po polaniu nie jest zupełnie sprzymierzeńcem gospodarzy. Zresztą coraz częściej mówi się o tym, że drużyny jeżdżące u siebie już nie mają takiego handicapu toru. To już nie chodzi nawet o tą słynną próbę toru przed meczem. O to, że zawodnicy trenują dzień wcześniej, zmieni się aura, zmieni się temperatura, zmienią się warunki w powietrzu i już ten tor jest zupełnie inny. Świetny start i wyjście na zewnętrzną Herbie Hancocka. Kapitalnie do niego dołączył Szczepaniak dzisiaj, naprawdę. Brawa dla tego chłopaka, bo moim zdaniem jedzie swoje najlepsze zawody w tym sezonie, a zupełnie bezbarwnie i Jacek, i Janusz Kołodziej. No nie wiem, może uda się porozmawiać z Kołodziejem, naszemu szalonemu reporterowi, bo to jest zaskakujące, dlaczego takie wahania formy właśnie u Janusza przed jego własną publicznością. Hancock kapitalnie spasowany na starcie i tutaj widzimy. No a Jacek, nie widziałem, żeby nóżkami przebierał i próbował się odepchnąć. Może zabrakło. Z tej swojej linii toru, po której miał się poruszać w tym wyścigu i jakby przyczynił się do tego, że Marcin, nie ujmując niczego Marcinowi, że Marcin był lepszy. Teraz mamy jakąś historię, zobaczmy, Tomasz Golob, czy będziemy mieli zmianę, chyba jest Daniel Iwanow, tak, jedzie na motocyklu Tomka Goloba. A więc to, o czym mówiłem, miał ten motocykl dostać w trakcie tygodnia, przed następnym meczem, ale najwyraźniej Tomasz Golob, który przymierzył go do tego motocykla i stwierdził tak, ten chłopak jest mojego wzrostu, ten chłopak jest bardzo podobny budowy ciała. Spytał się go, ile ważysz. On powiedział 65. To prawie tyle, co ja. To pasuje. Będziesz miał to furę. Jedziemy. Drodzy Państwo, wyścig 12. W kasku niebieskim, na motocyklu Tomasza Goloba, Daniel Iwanow w kasku białym, Mateusz Szczepaniak w kasku czerwonym, Janusz Kołodziej i w kasku żółtym, Lee Richardson. I zobacz, powtarza się historia, którą znaliśmy dokładnie z Bydgoszczy, gdzie Tomasz Golob rozpożyczał swój sprzęt, jak trzeba było wszystkim swoim zawodnikom, wszystkim kolegom, i czasami bydgoszczanie wygrywali na 5 motocyklach Tomasza Goloba. Ale zobaczymy, jak Iwanow bardzo dobrze świadczy o to. Trzyma ten motocykl. Masz odkręcić gaz i jechać, tak mówił Tomasz Golob.
ale Iwanow zostaje jednak na prowadzeniu. Mamy Mateusza Szczepaniaka, a szeroko wyniósł się Lee Richardson i on obejmuje prowadzenie. Na trzecim miejscu jest Janusz Kołodzi, na czwartym, na tym pożyczonym motocyklu Tomasza Golowa jedzie Daniel Iwanow, a więc teraz na niewiele się ta pomoc Tomasza młodemu Rosjaninowi zdała. I Richardson, przebudzenie, niczym niedźwiedź po zimie, wstaje teraz do walki i jest na pierwszym miejscu. Zanim mknie Mateusz Szczepaniak, który na pierwszym okrążeniu zrobił naprawdę wielką robotę, na trzecim miejscu mamy Janusza Kołodzieja, a więc znowu sytuacja odwróci się jak w kalejdoskopie po tym wyścigu, jeśli tylko tak dojadą do mety, bo to znowu dupniarze wyjdą na prowadzenie, a to zwycięstwo zespołu Krzysztofowy wisi w powietrzu. Na pierwszym miejscu jest Richardson, na drugim Mateusz Szczepaniak, na trzecim Janusz Kołodziej, na czwartym Daniel Iwanow i wydaje się, że będziemy świadkami podwójnego zwycięstwa dupniarza. Jeszcze atakuje Kołodziej, jeszcze próbuje znaleźć ścieżkę pod bandem, aby wyprzedzić Szczepaniaka. Naprawdę brawa dla chłopaka jadącego w białym kasku. Przyjechał przed byłym mistrzem Polski. Pokonał go w Tarnowie na jego torze. Janusz niestety w drugim biegu z rzędu zawodzi. Nie pomogły te uwagi ani Krzysia Cegielskiego, ani mechaników, ani te roszady na zębatce. No na razie będzie musiał sobie ten mecz zapisać na minus. Pamiętam, jak zadzwoniłem do Janusza Kołodzieja po meczu wygranym tutaj z Atlasem Wrocław. Powiedziałem mu, gratuluję zwycięstwa. On powiedział mi wówczas, ale to nie do mnie raczej powinien zadzwonić, bo ja w tym meczu zawiodłem. No i wygląda na to, że będzie miał tutaj duży kłopot, aby nadrobić to, co troszeczkę zapalił w tych dwóch biegach. Popatrzmy jeszcze raz. Iwanow nie utrzymał tego motocykla Tomasza Golowa. Lekko uniesione koło, a potem już... Nie, też troszeczkę za mocny może dla Iwanowa. Zamknięty tutaj w kleszcze przez dwóch częstochowian Janusz Kołodziej. Znów przespany start, a potem świetną robotę wykonał Szczepaniak. Zamknął drogę przy krawężniku, a po zewnętrznej jego partner wyszedł na prowadzenie. No i tak jak powiedziałeś, zmienia nam się to wszystko jak w kalejdoskopie. Było przed 10 wyścigiem 29-31 dla drużyny gości. Potem objęła prowadzenie Unia. Jeszcze raz moment startu i walka na łokcie, a więc tego nie widzieliśmy dokładnie. Janusz nie wyszedł tak źle spod taśmy, ale przegrał tą walkę, no jakby nie patrzeć, z Lee Richardsonem. Lee Richardson wreszcie pojechał tak, jak chcieliby tego kibice spod Jasnej Góry, ale znowu ja wrzucę kamyczek do tego ogródka Lee Richardsona. Teoretycznie jechał tutaj z najsłabszymi zawodnikami meczu, więc nie miał prawa pojechać inaczej. Tak, i niektórzy, którzy obserwują jego jazdę, twierdzą, że Richardson w biegach, gdzie jest walka na styku, często odpuszcza, często nie wchodzi w takie dość trudne sytuacje. Tutaj jednak jakby tak zademonstrował, że on też potrafi się przepchnąć, no ale gdyby zakończył te zawody z takim dorobkiem, jaki ma, to rzeczywiście mógłby sobie w następnym meczu posiedzieć na ławce rezerwowych, no ale kto wie, czy tak nie będzie. Bieg z udziałem mistrzów, a więc mistrzowie Polski, mistrzowie świata w wyścigu 13. Od krawężnika w kasku białym Sławomir Drabik, w kasku niebieskim Jacek Golow, w kasku koloru żółtego Greg Hancock i w kasku koloru czerwonego Tomasz Golow. No i zobacz, znowu spoczywa cały ciężar walki na braciach Golowach. Zaczęli fantastyczny mecz z Bydgoszczą, a teraz jest szansa, że to oni odbiją punkty, które są potrzebne Tarnowianom przed biegami nominowanymi, aby no, był spokój. Ale jest w biegu w kasku żółtym Greg Hancock, a Drabik dzisiaj też pokazał, że ten lew, stary lew, nie rdzewieje. Przypomnijmy, Golow w kasku, Tomasz Golow w kasku czerwonym, Jacek w niebieskim, Sławek Drabik w białym i w żółtym Greg Hancock. Hancock obok Tomasza Golowa, taśma w górze. Świetny start Grega Hancocka, ale Jacek Golow na wejściu wszedł w krawężnik. Teraz cudownie zrobił to Greg Hancock. Minął Jacka Golowa, Tomasz jest na miejscu trzecim. I częstochowianie mogą tutaj w tym trudnym wyścigu uratować cenny remis i zachować dwa małe punkty meczowe prowadzenia. Na czwartym miejscu mamy Sławka Drabika. Tomasz Golow już jest na miejscu drugim. Zrobił mu miejsce Jacek po to, aby to właśnie Tomasz spróbował zmierzyć się z Gregiem Hancockiem, którego raz już w tym wyścigu na prostej minął. Greg Hancock na prowadzeniu łatwo nie będzie chciał odpuścić teraz Tomasz Golow, bo wie, że Golowa
nie można nie szanować na tym torze, że nie zwykł on przegrywać u siebie na torze Unii w Pocicach, ale tym razem to Greg Hancock na tym ostatnim okrążeniu na prowadzeniu. Tomasz Golob jest na drugim miejscu, Jacek Golob jest trzeci, Sławek Drawik jest na miejscu czwartym i remis kolejny w tym meczu wisi w powietrzu. Wszystko wskazuje na to, że Greg Hancock minie linię mety jako pierwszy i tak też się stało. Jeszcze walczył do końca Sławek Drawik, ale konsekwentnie przy krawężniku pojechał Jacek Golob. No i teraz chciałbym zobaczyć powtórkę, bo z jednej strony można mieć pretensje do Jacka, że nie poszerzył tego wyjścia z łuku, ale z drugiej strony wiedział, że na pewno tam będzie jechał jego brat i nie mógł do końca wieść dwóch zawodników, bo i Greg Hancock jechał szeroko i Tomasz Golob jechał również bardzo szeroko pod bandą. Zobaczymy za chwilę moment startu. Greg Hancock wreszcie jedzie tak, jak na lidera przystało. Raz przegrał z Golobem w biegu siódmym, no a teraz nie dał się już minąć, nie dał rady nadrobić tego straconego dystansu Tomek. Popatrzmy. Against Jesse Herbert, always going to be exciting until the very last minute, very last lap. What's going to happen in your mind right now with a completely new engine? Yeah, you never know. It's you know, it's a really tough meeting, as you say, and we just have to do our best and count the points when we're on the last two hits. But it's going to be, I think, a last heat decision. So I just have to go out and make a good start and do my best. You just have eye to eye to Tomasz Golob in this heat or not? Yeah, that depends on this heat and how many points we need, but I'm sure we need some points, so we have to go for it. Thanks, Olczyński. Thank you. Ronny Holta mówi, że na pewno będzie bardzo dużo punktów potrzeba i nie będzie kontaktu wzrokowego na pierwszym łuku, to później będzie kontakt mentalny absolutny, bo decyzje muszą zapaść, jeżeli chodzi o ten wyścig. Jest bardzo ciężko, o wiele ciężej niż w Nasio we wtorek, gdzie Kopana Göteborg przegrała mecz z Wetlandą, gdzie Holciński śmiga dla mistrzów Szwecji drużynowych. Natomiast trzeba się sprężyć. Dwa wałki rozrządu są, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne w sprzęcie Ronny Holty, który testuje duże rzeczy. To, że na razie nie wychodzi, Lonigo to pokazało, to jeszcze nie świadczy o tym, że Holciński zasypuje gruszki w popiele, bo to jest kawał rajdera, który potrafi się ścigać. Także ostatnia decyzja, ostatni wyścig do ostatniego kółka i zawsze z Częstochową się jeździ oczywiście ciasno i ostro. Tyle Rysie Holciński. Wspominamy na każdym miejscu praktycznie rozgrywki szwedzkiej Elitserien. Przypomnimy Państwu więc pułapkę, w jaką troszeczkę wpadliśmy. Czekamy cały czas na to, iż w Szwecji w końcu pojawi się firma, która zacznie produkować sygnał telewizyjny z rozgrywek Elitserien. Jak tylko taka firma, nie wiem, czy to będzie producent telewizyjny, bo na razie w Szwecji żadna z telewizji nie zdecydowała się na wykupienie tych rozgrywek na swoją antenę. Po prostu nie ma telewizji, która miałaby wyprodukować telewizyjnie mecz, aby go pokazać, tak więc obawiam się, że jeszcze w ten wtorek szwedzkiej Elitserien w Polsacie Sport oglądać nie będziemy. Trzymamy kciuki, żeby to wszystko udało się. Nie wiem, może za półtora tygodnia szwedzkie rozgrywki wrócą na antenę. A to widok Tarnowska Panorama, zakłady azotowe, które od wielu, wielu lat związane są z tarnowskim żużlem. Potwierdzenie wyścigów nominowanych w wyścigu 14. Jacek Golob, Sławomir Drabik, Marcin Rempała i Lee Richardson. No i widzimy gorączkę w parkingu. Może wrócimy do właśnie parku maszyn, aby podejrzeć, jak to wszystko wygląda, bo przed chwilą taki obrazek znany od lat z polskich torów, a szczególnie z klanu Golobów. Jacek siedzi skupiony, oczekując na wyścig. Tomasz ustawia mu motocykl. No i zobaczymy,
co przede wszystkim pokaże w tym biegu Marcin Rempała. Nie ma Janusza Kołodzieja, któremu kompletnie nie szło. Teraz motywany Marcin Rempała przez Holtę. No i też Rempała, tak, wygląda na to, że to jest motocykl Rune Holty. Teraz mu pokazuje właśnie, jak należy operować sprzęgłem i jak należy jechać tym motocyklem. Z pewnością to już wszystko Holta przekazał swojemu młodszemu koledze, a teraz Tomasz Golow pokazał mu, jak należy się zachować w pierwszym łuku. Jedź szeroko, a potem zcinaj do krawężnika. Marcin, ale zwróć uwagę na to, jak zachowuje się Rune Holta, któremu wiele osób po tych jego perturbacjach w Częstochowie, której przecież był zawodnikiem, z którą zdobywał Mistrzostwo Polski, później ta przygoda w Rzeszowie. Wielu jest mu nieżyczliwych, mimo iż ten reprezentuje, zdecydował się reprezentować polskie barwy na arenie międzynarodowej. Jak bardzo fair, jak bardzo koleżeńsko zachował się Rysiu Holtański przed wyścigiem 14. No tak, pożycza swoje motocykle Tomasz Golow, pożycza teraz Rune Holta, ale zobacz, jaki jest wynik. 38-40. Tutaj przed tym meczem powiedzieliśmy krótko, kto to spotkanie przegra, może naprawdę mieć bardzo trudną sytuację, bo wprawdzie to jest dopiero piąta kolejka, ale tak to wszystko się poukładało, że obydwie drużyny straciły nieoczekiwanie punkty. I jeżeli tutaj by Tarnowianie przegrali, a Częstochowianie wygrali, to ci złapaliby drugi oddech, a Tarnowianie mogliby wpaść w dołek. Dobrze, to jeszcze zajrzę sportowefakty.pl. Dwa wyścigi w Lesznie, Unia, Leszno, ZKZ, Kronopol, Zielona Góra. 6-6. Tak, na razie mi się puszka uśmiecha, ale poczekamy na ostateczne rozstrzygnięcie. No i tak, wyścig, który będzie ciekawy, bo Sławomir Drabik, 41 lat, Jacek Golob, 38 lat, przy nich Richardson i Rempała to... Dzieciaki. No, mówmy się, dzieciaki, ale będą sobie te dzieciaki musiały poradzić i z jednej i z drugiej strony, jeżeli chcą dotrzymać koła swoim starszym kolegom, a być może to dzieciaki ten wyścig, bo rozstrzygną, bo Richardson wygrał poprzedni swój bieg, nieoczekiwanie. Marcin Rempała również zrobił świetną robotę, bo wyszedł ze startu kapitalnie, dobył 5-1. No to były takie dwa objawienia i zobacz, tych dwóch żużlowców od razu trafia do biegu nominowanego, mimo że tylko błysnęli w ostatnim swoim wyścigu. Dokładnie to jest, może ten moment przebudzenia nastąpił, może w końcu dogadali się. Tak, ale Marcin jedzie na nie swoim motocyklu. No może Kacper przyjechał w poprzednim biegu, czego może nie wiedzieliśmy, bo szedł na nim jak burza na tych motocyklach, na których jechał od początku. Praktycznie nie mógł nawet ugryźć trzeciego miejsca. W kasku czerwonym Jacek Golob, w kasku żółtym Sławomir Drabik, w kasku niebieskim Marcin Rempała i w kasku koloru białego. Najbliżej bandy ustawiony jest Lee Richardson. Wyścig, który może przesądzić o losach tego spotkania, ale nie musi. 40-38 dla Słomrek Słowopnia z Częstochowa. Taśma w górze, świetnie Lee Richardson, ale bardzo dobrze też Jacek Golob, Tarnowianie w defensywie. Włókniarz na prowadzeniu. Na pierwszym miejscu mamy Sławomira Lee Richardsona, na drugim miejscu jest Sławomir Drabik, a Tarnowianie na pozycji trzeciej i czwartej. Trzeci jest Marcin Rempała, czwarty Jacek Golob, który dobrze wyszedł ze startu. No i niespodzianka wisi w powietrzu. No to oznacza, że Tarnowianie ten mecz przegrają. Cały czas na prowadzeniu duet Częstochowy Lee Richardson i Sławomir Drabik. W momencie, kiedy trzeba było się przełamać, faktycznie obudził się Lee Richardson i kluczowy moment tego spotkania zdecydowanie trzeba mu zapisać na plus. Lee Richardson rozpoczyna ostatnie okrążenie. Blisko niego Sławomir Drabik. Na trzecim miejscu mamy Jacka Golowa. Marcin Rempała jest czwarty. Nie pomaga mu motocykl użyczony przez Rune Holtę. 5-1 wygrywają Częstochowianie i w całym meczu 45-39. No i gwizdy na trybunach Tarnowskiego Stadionu, ale nie ma się czemu dziwić. Cały czas praktycznie przez większą część meczu to drużyna gospodarzy prowadziła i nie wiem, czy się zgodzisz, ale zwróć uwagę, że od czasu, kiedy sędzia nakazał mocno ruszyć tor, zaczęły się te warunki zmieniać i zaczęli jechać Częstochowianie lepiej od gospodarzy. I nie wiem, czy się zgodzisz, ale w ostatnich meczach często mamy taką sytuację, że do pewnego momentu jest tak, że gospodarze radzą sobie na swoim torze, a potem coś się dzieje. Tak było w Bydgoszczy, tak było teraz w Częstochowie. Popatrzmy na moment startu. Wydawało się, że Jacek Golob opanuje sytuację, ale tutaj świetnie pojechał w kasku białym Lee Richardson. Zamyka tutaj akcję Goloba.
a w środku kapitalnie wychodzi na drugą pozycję Sławek Drabik. Brawa dla niego, bo przypomnijmy o jego kłopotach sprzętowych jeszcze raz, a tutaj na zupełnie innych warunkach niż miał w Częstochowie jedzie dobrze. Przed meczem też powiedział, ja tu jechałem w eliminacjach krajowych do Mistrzostw Europy i wówczas ten tor był bardzo grząski, bardzo mokry, a to wszystko po to, bo startowało w nich trzech żużlowców bydgoskiej Polonii, z którym Tarnów jechał za trzy dni mecz. Teraz ten tor jest betonowy. Nie wiem, jak to będzie, ale... No, był betonowy Tak, na początku i sobie tarnowianie spokojnie radzili. Teraz od pewnego momentu, tak jak sędzia nakazał, widziałeś do pewnego momentu meczu, jak się kurzyło. Teraz tego kurzenia kompletnie nie ma. Ale tak, no bo przecież pamiętaj, wyjazd jednej polewaczki to jest... To dyktuje sędzia. Tak, ileś set litrów nasiąkniętych. Ta polewaczka wyjeżdżała dosyć często. Sędzia mówi krótko, tor ma być równy dla wszystkich, a w Lesznie 9 do 9. We Wrocławiu 31 do 9 dla Atlasu. Wyścig ostatni. Taki smakołyk. Szkoda, że nie decydujący o tym, kto wygra w tym meczu, bo z pewnością Tomasz Golob i Rune Holta stanęliby na rzęsach, aby ten wyścig rozstrzygnąć na korzyść gospodarzy. Hancock i Lindbeck ze strony gości. No i po prostu mamy nadzieję, że obejrzymy dobre ściganie, bo ani Golob, ani Holta nie będą chcieli w tym biegu przegrać, choćby z tego powodu, żeby mieć dobry bilans punktowy po tym spotkaniu i dobrą średnią. No i kwestia też punktu bonusowego znacznie przybliża ten punkt, ten wynik tego spotkania drużynie częstochowskiej. Tak, bo Tomasz Golob powiedział, przegraliśmy nieznacznie w Rzeszowie, ale bonus zostanie u nas. Ja bym nie był taki pewny, bo ta liga jest tak nieprzewidywalna, że tu naprawdę każdy z każdym może przegrać i to na własnym torze. W kasku żółtym najbliżej krawężnika Antonio Lindbeck, w kasku czerwonym Rune Holta, w kasku białym Greg Hancock i najbliżej bandy w kasku koloru niebieskiego, widzą go Państwo, Tomasz Golob. Taśma w górze. Greg Hancock czy Rune Holta? Rune Holta, ale piękna akcja Tomasza Goloba. Jeszcze chyba nie wszystko jest w tym wyścigu powiedziane. Tarnowianie na prowadzeniu, Golob i Holta na miejscu trzecim. Mamy Grega Hancocka, który w tym meczu raz z Tomaszem Golobem wygrał, raz przegrał. Teraz na miejscu trzecim mamy Tonio Lindbecka. No ale na niewiele się zda. Tarnowianom ewentualne podwójne zwycięstwo w tym wyścigu mogą przegrać ten mecz i wszystko na to wskazuje. 44 do 46. Piękna jazda parą Tomasza Goloba i Rune Holty. Na miejscu trzecim mamy Lindbecka, na czwartym mknie miejscu Greg Hancock. Rozstrzygnęli ten start kapitalnie tarnowianie. Zresztą troszeczkę Golob może zaspał, ale potem wszedł w dziurę, jaką stworzyli mu dwaj częstochowianie i momentalnie dołączył do Rune Holty, a na drugim łuku szczepieni niemal zablokowali akcję chyba Hancocka, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz spokojnie Rune Holta dojeżdża do mety, mimo to żegnany oklaskami. To jest ładne zachowanie tarnowskiej publiczności, bo mecz przegrany z włókniarzami i włókniarze, popatrz, drugi raz z rzędu wygrywają, bo przypomnieliśmy na początku naszej transmisji, że w poprzednim roku ostatni mecz tutaj wygrali i to bardzo wysoko. Rune Holta, zwycięzca ostatniego 15 wyścigu i tym samym tytuł MVP tego spotkania, jeśli patrzeć na punkty, należy się Holcie, który w 5 startach zdobył 14 punktów. I zobacz, jak to się też sprytnie ułożyło. To jest jeszcze raz moment startu. W kasku białym walczący tutaj Greg Hancock. Wyniesiony na zewnętrzną, próbuje tutaj właśnie znaleźć troszeczkę luźnej nawierzchni, aby to koło się przykleiło i ruszyło właśnie pod płotem. A już Tomasz Golob na pierwszym miejscu odchodzi, popatrzył, co się dzieje pod bandą. Odchodzi pod bandę, Holta zablokował akcję Hancocka. No i tak to wyglądało już do mety. Dwójka tarnowian na prowadzeniu, tylko mogą sobie niestety pogratulować tego pojedynczego zwycięstwa biegowego, bo nie udało się wygrać w tym spotkaniu i budzą się lwy, nie wiem, spały, ale zobacz, to też jest dziwne, bo mamy zupełnie odwrotną sytuację jak w Częstochowie. Prowadzili przez większą część spotkania do ósmego biegu, potem oddali pole gościom, no a tu zrobili dokładnie to, czego nie robili wcześniej. Tak. Drodzy Państwo, w Parku Maszyn, no jeden z ojców tego sukcesu,